Zuzanna Dąbrowska w telewizji W Punkt. Dzisiaj na celowniku relacje między partiami opozycyjnymi i przyszłość nowego sezonu sejmowego, politycznego. A moim gościem jest posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dlaczego oburzyła się Pani na Donalda Tuska, kiedy zabrał głos w sprawie kryzysu uchodźczego, w dość zdecydowanym tonie upomniała Pani lidera Platformy? Co Panią tak obruszyło, zdenerwowało? No, pewne taki cios poniżej pasa, jeżeli chodzi o pana premiera Tuska, bo po raz kolejny uzurpuje sobie takie prawo do mówienia w imieniu całej opozycji, z nikim z tej opozycji go uprzednio nie uzgodniwszy. I to nie chodzi tylko o Lewicę, bo to samo powiedział rzecznik PSL-u Miłosz Motyka, to samo powiedział lider Hołowni 2050, pan Szymon Hołownia. No, jeszcze może byłby mniejszy problem, gdyby wcześniej wygłoszone stanowisko pana premiera Tuska było w jakiś sposób zbieżne z wartościami Lewicy. Niestety tak nie jest, dlatego że jedynym jego stanowiskiem w tej konkretnej sprawie było to, że granice mają być chronione i że za PiS-u najwięcej nielegalnych uchodźców dostało się do Polski, że granice muszą być lepiej chronione. Nie było tam ani słowa o tym, że żaden człowiek nie jest nielegalny i że tym ludziom trzeba pomóc, niezależnie od tego, że im nie chce pomóc Białoruś, a powinna. Pani poseł, ale... Tak czekać, żeby Białoruś pomogła, aż ci ludzie umrą po prostu. Stanę się na chwilę obrończynią Donalda Tuska, bo mówił o tym, że państwo polskie nie powinno być takim państwem, które nie jest w stanie pomóc matce i dziecku na granicy, i wezwał też do zgody narodowej w sprawie kryzysu uchodźczego, więc może jednak ta zgoda narodowa jest czymś, co warto by było budować. To znaczy, rozumiem, że teraz już można gadać z PiS-em, można z nim siąść do stołu i to już nie będzie zdrada Polski i zdrada ideałów opozycyjnych, bo teraz do tego zaprasza Donald Tusk. A kiedy trzeba było siąść w sprawie pieniędzy dla Polek i Polaków po pandemii i na rozwój zielonych technologii i tego, żeby zawalczyć z kryzysem klimatycznym, tutaj mówię o tych funduszach i też zielonych funduszach europejskich, z tego funduszu pomocowego po-covidowego, no to wtedy byliśmy krytykowani jako ta siła, która ośmiela się coś robić wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością. Jedyna zgoda narodowa, jaka może być w sprawie uchodźców afgańskich, którzy są nad naszą granicą po stronie białoruskiej, jest taka, żeby zrealizować postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o tym, żeby nieść pomoc humanitarną tym osobom, żeby dostarczyć im niezbędne lekarstwa, wodę, koce, odzież, i żeby uwzględnić złożone przez nich już ustnie strażnikom granicznym wnioski azylowe do Polski. I co dalej? Załóżmy, że w jakiś sposób by się udało, że sumienie Prawa i Sprawiedliwości zmięknie, że zostaną dostarczone lekarstwa, koce i woda. Co dalej? Dalej Polska powinna, zgodnie z procedurami konwencji genewskiej, jako pierwszy bezpieczny kraj, bo ja nie sądzę, żebym usłyszała z ust członków Prawa i Sprawiedliwości nagłą przemianę i zmianę opinii na temat Białorusi, że teraz to już jest taki bezpieczny, fajny kraj. W związku z tym, jeżeli nie jest, to jest tym pierwszym krajem, jest Polska na drodze tych osób, które koczują nad polską granicą, i to Polska w związku z tym powinna przyjąć te wnioski azylowe, których nie trzeba składać na przejściu granicznym i nie trzeba ich składać pisemnie. One zresztą zostały już przekazane także pisemnie, ale zostały złożone ustnie prośby o udzielenie azylu przez tych uchodźców afgańskich. To już zostało potwierdzone, że to są wszyscy uchodźcy konkretnie z Afganistanu. Niektórzy politycy lewicy wybrali się sami na granicę, niektórzy się wypowiadają w mediach, ale niektórzy nie. Na przykład Robert Biedroń się wypowiada, a nie zauważyłam, żeby Włodzimierz Czarzasty. Być może sprawę załatwiłoby jakieś oświadczenie, stanowisko na piśmie, uchwała nowej lewicy albo też klubu parlamentarnego. Dlaczego nie ma takiego dokumentu do tej pory?
Jesteśmy wspólnym klubem parlamentarnym oraz, jeżeli chodzi o pana Roberta Biedronia, Włodzimierza Czarzastego, już także w jednej partii politycznej. To stanowisko zostało udzielone w imieniu całego klubu słowami pana przewodniczącego Krzysztofa Gawkowskiego i nasze stanowiska wszystkie głoszone w mediach są jednoznaczne. Nie widzę potrzeby pisania elaboratu na papierze, bo to naprawdę nic nie zmieni, ani nie pomoże ludziom, którzy czekają nie na to, żeby sobie Lewica napisała jakieś pismo, tylko na to, żeby polski rząd przyjął ich wnioski azylowe i w tej sprawie i wystosowywaliśmy interpelacje i pani marszałkini Gabriela Morawska-Stanecka również skierowała pismo z pytaniami dotyczącymi, czemu Forex nie jest zaangażowany w pomoc, w rozwiązanie tej sytuacji, bo to przecież jest granica nie tylko Polski, ale granica Unii Europejskiej, granica strefy Schengen. Szereg takich pism bezpośrednio do polskich władz zostało już skierowanych także w imieniu klubu parlamentarnego Lewicy. A Włodzimierz Czarzasty nie musi zabierać głosu w tej sprawie jako lider? Włodzimierz Czarzasty nie musi zabierać głosu w każdej sprawie, ponieważ mamy swoje obszary tematyczne jako posłanki i posłowie Lewicy, w których się specjalizujemy. Nie da się być ekspertem od wszystkiego i znać się na wszystkim. Stanowisk zabranych w sprawie uchodźców jest naprawdę, jeżeli chodzi o Lewicę, dostatecznie wiele, jak również one są absolutnie jednoznaczne. Ten kierunek, który reprezentujemy, nie pozostawia wątpliwości, że niezależnie od tego, co myślimy o decyzji władz białoruskich, o tym, że to jest najpewniej prowokacja służb białoruskich, że ci ludzie są wykorzystani instrumentalnie do wywierania presji na państwa członkowskie Unii Europejskiej, to nie można czekać biernie, aż po prostu z powodu braku pomocy przez stronę białoruską wydarzy się tam jakaś tragedia, oby nie zgon. Pani poseł, czy niezależnie od tej propozycji takiej bardzo szerokiej zgody narodowej, którą złożył Donald Tusk, takiego wezwania, to nie jest tak, że najpierw powinna się zebrać opozycja i przedstawiciele, eksperci, usiąść, spróbować zaproponować jakąś drogę dojścia, bo oczywiście rozumiem pani stanowisko, że trzeba po prostu trzymać się prawa, no ale można by to też rozpisać na konkretne pociągnięcia. Wtedy opozycja mogłaby się pokazać jako siły różne, ale współodpowiedzialne, które chcą za tę sytuację wziąć odpowiedzialność, skoro rząd jej nie bierze. Dlaczego do takich spotkań nie dochodzi pani zdaniem? Myślę, że już stanowiska zostały przez różne ugrupowania polityczne wygłoszone i te stanowiska nie są ze sobą zbieżne. Trudno uwspólnić stanowisko Konfederacji ze stanowiskiem Lewicy. Również stanowisko Platformy Obywatelskiej nie jest stanowiskiem takim, które uwzględniałoby konieczność przyjęcia wniosków azylowych. A do tego również wzywa nas Komisja Europejska ustami rzecznika pana Christiana Wiganda. Cytuję się tylko początek jego wypowiedzi, że Polska ma obowiązek chronić granice i że ma pełne wsparcie w tym zakresie Unii Europejskiej, ale tam również jest mowa o tym, że powinno się to dziać w poszanowaniu pełni praw człowieka oraz w zgodzie z procedurami azylowymi, które, tak jak mówię, przewidują w takich sytuacjach po prostu przyjęcie tych wniosków. I to jest nasze stanowisko, takie zresztą jak stanowisko zacytowanego przeze mnie rzecznika Komisji Europejskiej, natomiast nie ma takiego stanowiska ze strony innych ugrupowań politycznych. Ze strony Szymona Hołowni chyba jest. Ze strony Szymona Hołowni nie jest tak sformułowane, aczkolwiek na pewno jest najbliższe to stanowisko stanowisku Lewicy. Partie polityczne w tej chwili, myślę, że jeżeli chodzi o Platformę i grupowanie pana Hołowni, no w najbliższy weekend, najbliższe dwa weekendy będą się zajmowały sobą, w związku z tym no nie mają czasu na spotkania z innymi ugrupowaniami, bo odbywają swoje, czy to kongres, tak jak pan Polska 2050, czy spotkanie kampusu Polska, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską. Czy ta sytuacja, czyli kryzys uchodźczy, czy to, że jak mówi pani, partie trochę zajęte są swoimi sprawami, wpływa na tempo zbierania podpisów pod wspólną kandydaturą na nowego marszałka lub marszałkinię Sejmu, po tym jak już opozycja zwycięsko odwołała marszałek Witek?
Że to odwołanie może być skuteczne tylko wtedy, kiedy za tym odwołaniem będzie również pan poseł Paweł Kukiz oraz dwóch posłów, którzy głosują wspólnie z nim. Inaczej no to się nie uda, bo nie będzie tej większości. I te rozmowy oczywiście trwają na temat kandydatury potencjalnego marszałka bądź marszałkini. No, oczywiście jako Lewica mamy swoich kandydatów, kandydatki, ale nie będziemy przywiązywać tutaj głównej roli do personaliów. Myślę, że najbardziej koncyliacyjnym kandydatem lub kandydatką byłaby kandydatura z Polskiego Stronnictwa Ludowego, które no, byłoby w stanie z jednej strony uzyskać poparcie od Konfederacji, bo pan marszałek Zgorzelski toczy rozmowy z Konfederacją. Lewica tutaj nadmienię tego, no, nie proceduje, nie rozmawiamy z Konfederacją. Tak, to w tej sprawie rozmawia w imieniu również nas, ale to prowadzi pana, to prowadzi z tej strony PSL te rozmowy i myślę, że po prostu też nie byłoby takiej zgody na jakiegoś kandydata lub kandydatkę z Platformy Obywatelskiej. No bo również i Lewica, i Konfederacja miałyby problem z poparciem takiej osoby. Pytanie, co z Pawłem Kukizem, czy uda się go w jakiś sposób przekonać? To, no właśnie. To wiemy, że to jest stawką, są kto stawką, spróbuje? Są po prostu przedterminowe wybory. Kto spróbuje przekonać Pawła Kukiza? Czy to też PSL weźmie na siebie? Chyba nie bardzo. Nie, też rozmawia PSL, rozmawiamy też my z Lewicy, z Pawłem Kukizem, bo to nie jest też tworzenie, żeby też nie było nieporozumień i nadinterpretacji żadnej nowej koalicji ani rządu technicznego z czy to Pawłem Kukizem, czy Konfederacją, czy kimkolwiek z ugrupowań, z którymi toczą się te rozmowy. To jest zbudowanie większości tylko w celu odbycia jednego głosowania, zmiany marszałka na stanowisku marszałka Sejmu i to wiemy i my, i wie też i Prawo i Sprawiedliwość, będzie to tak naprawdę finalnie skutkowało doprowadzeniem do przedterminowych wyborów, czyli uchwałą o samorozwiązaniu Sejmu. I to jest celem opozycji, celem również oczywiście Lewicy, bo tak jak na całym świecie, opozycja jest od tego, żeby przejąć władzę, starać się ją przejąć, a przejmuje się ją w drodze wyborów, także jeżeli tylko pojawi się taka szansa, to oczywiście chcielibyśmy tego i chcielibyśmy wystartować w minimum takim składzie, jeżeli chodzi o Lewicę, jak w 2019 być może jest szansa na poszerzenie się na inne jeszcze formacje lewicowe, ale na pewno to jest wariant podstawowy. Z sondaży nie wynika wyższy pułap procentowy. Nie macie tego poparcia, które udało się osiągnąć w poprzednich wyborach parlamentarnych. Na razie. To prawda, w tej chwili niestety nie mamy. Wydarzyło się wiele przez ten czas. Nie uniknęliśmy też na pewno błędów. Jednym z tych błędów było głosowanie w sprawie podwyżek rok temu. Pojawiło się też ugrupowanie pana Szymona Hołowni. Część elektoratu, jest zawsze taka część elektoratu w każdych wyborach, która głosuje na coś nowego, coś co się pojawia konkretnie w tych wyborach. W zeszłych wyborach byliśmy to my. Ale potem te osoby przenoszą swoje zainteresowania na kolejną nowalijkę i część elektoratu na pewno takiego mieliśmy w 2019 roku, która teraz zdecydowała się poprzeć formację pana Szymona Hołowni. Ja liczę na to, że elektorat lewicowy to jest 10%. Tak wychodzi z wielu badań, sondaży. Sondaże też no, oczywiście się wahają, no, średnia sondażowa jest w okolicach 9%. Myślę, że wyborczo jak najbardziej 10% jest dla lewicy do osiągnięcia bezproblemowo. Czy w sprawie Lex TVN PiS przestraszyło się politycznej amerykańskiej presji, politycznej, kapitałowej, sojuszniczej, czy też od początku to była taka gra dymu i luster, że trochę odwracająca uwagę, trochę przenosząca wojnę polityczną na podwórko, które się wydawało PiS wygodne? Czy też można powiedzieć, że to jest prawdziwa porażka i rzeczywiście tutaj władza przegrała z resztą, z obywatelami, z mediami, z posłami opozycji, jak pani to widzi? Myślę, że to była ze strony PiS-u taka gra panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, po to, żeby zaspokoić część swojego takiego betonowego elektoratu, który tego oczekiwał, ale z jakąś tam świadomością z tyłu głowy, że to po prostu jest bez sensu i się nie uda. PiS co jakiś czas wykonuje takie kroki, które wydają się z punktu widzenia interesu tej formacji raczej absurdalne.
raczej są strzałem w stopę. No, w poprzednim roku z ich punktu widzenia to była piątka dla zwierząt, chociaż z całym przekonaniem Lewica poparła ten projekt, który niestety ostatecznie trafił do zamrażarki, a nie udało się go przegłosować. Po prostu wrócił z Senatu i nic się z nim nie wydarzyło. Ale wydaje się, że to są koncepcje Jarosława Kaczyńskiego, że on ma pewne swoje sympatie, antypatie, obsesje i tematy, które są jego konikiem, które chciałby realizować, ale które niekoniecznie są zbieżne z jakimkolwiek sensownym podejściem do polityki jako takiej, jeżeli chodzi oczywiście o Prawo i Sprawiedliwość, bo to się rozjeżdża z oczekiwaniami i elektoratu, i no, z tym, jak nie tylko elektoratu PiS-u, w ogóle nawet tego potencjalnego, i z reakcją czy to środowiska międzynarodowego, czy to NGO-sów, czy to no, w ogóle tych grup, które dany temat, dany projekt ma dotknąć, czy też ma go dotyczyć. I tutaj reakcja mediów, nie tylko oczywiście TVN-u, ale tutaj była dosyć szeroka solidarność środowiska dziennikarskiego z różnych redakcji, no, była dosyć mocna i była też stanowcza reakcja Stanów Zjednoczonych, i tylko dureń by się takiej reakcji nie spodziewał. Można się tego było spodziewać jak najbardziej, dlatego ja myślę, że no, to był taki projekt, który PiS dla świętego spokoju części swojego betonowego elektoratu po prostu musiał złożyć, ale liczył się z tym, że on po prostu nie osiągnie stanu finalizacji. Czy deklaracja o tym, że to jest kontrowersyjny bardzo projekt, co mogłoby zapowiadać weto złożone przez prezydenta, to sygnał dla posłów PiS-u, żeby się specjalnie nie spieszyli na głosowanie, że to nie jest aż takie ważne, bo i tak będzie weto, czy wręcz przeciwnie, Andrzej Duda próbuje się wybić akurat przy okazji tego projektu na niezależność, na samodzielną pozycję polityczną? Nie, myślę, że już na wybijanie się na samodzielną pozycję polityczną to jest dalece za późno. Miał na to szansę wielokrotnie, nie skorzystał, nie ma tej samodzielnej pozycji. Wszyscy wiemy, że jeżeli on coś wetuje, to jest nie jego decyzja, tylko to jest w ustaleniu z Komitetem Politycznym Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu tak miało być. Ale ma wyjść taki teatrzyk, nie, to nie my, to prezydent zawetował, no my nic nie możemy zrobić, przepraszamy, bardzo chcieliśmy, ale nie wyszło. Taka ustawka po prostu polityczna. Ustawka polityczna, która zakończy się gdzie? W Senacie, w Sejmie, w Kancelarii Prezydenta? No może się jeszcze zakończyć u pani Przyłębskiej w Alei Szucha. Jeszcze jest taka możliwość, tak, że pan prezydent też zrzucając z siebie ten problem, żeby też nie było, że to jego wina, po prostu sobie to wyśle do pani Przyłębskiej, która będzie musiała to ugryźć jakoś. Oczywiście w terminie takim, jak będzie pasował, albo po prostu w żadnym. Na koniec, ponieważ zaczyna się rok szkolny, pytanie o ministra Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. Powstaje trochę inicjatyw wśród młodych osób, ale nie tylko, także wśród ekspertów, nauczycieli, które mają chronić szkołę przed zmianami, które minister zapowiada, no ale wiadomo, że takie inicjatywy nie są w stanie przewalczyć polityki resortu, polityki rządowej, czyli na przykład karania nauczycieli za niesubordynację dyrektorów szkół. Czy polska szkoła się pani zdaniem zmieni i czy cokolwiek poza takim jak najszerszym oporem jest w stanie to powstrzymać? Na tę chwilę nie, bo rządzi Prawo i Sprawiedliwość, natomiast to Prawo i Sprawiedliwość kręci bicz na swoje plecy, dlatego że ten najmłodszy elektorat, który będzie nabędzie prawa wyborcze w najbliższych wyborach, pójdzie do głosowania. Mam głęboką nadzieję, że rzeczywiście pójdzie, a nie tylko będzie składał tę deklarację. To jest 1-2%, który naprawdę może zmienić wynik wyborów. I to może być, no może oznaczać przegraną Prawa i Sprawiedliwości, bo jak pamiętam siebie z czasów ministrowania pana Romana Giertycha,
no to mało który polityk czy polityczka tak aktywizował młodych ludzi i tak no, zmuszał ich do zajęcia określonego stanowiska politycznego, określenia samego siebie, samych swoich poglądów politycznych, jak minister Giertych. Myśleliśmy, że już od tego czasu nikt się taki nie zdarzy w Ministerstwie Edukacji Narodowej, ale chyba pan Czarnek postanowił przebić tę no, wątpliwie dobrze zapisującą się w historii polskiej edukacji osobę pana ministra Giertycha. I to jest taki pozytyw paradoksalny, który płynie z tej sytuacji, że mam wrażenie, że młodzi ludzie, ponieważ dotyczy ich to bezpośrednio, widzą, że polityka przekłada się na ich życie. Będą to obserwowali od września, kiedy pójdą do szkoły, że decyzje polityczne podejmowane przez konkretne osoby z konkretnej formacji politycznej rzutują bezpośrednio na ich życie, na to, w jaki sposób przebiega ich proces kształcenia, w jaki sposób są traktowani w miejscu, w którym spędzają, no może nie większość swojego dnia, ale większość takiego aktywnego dnia, bo lekcje często kończą się nawet o godzinie 15. No tak, i pani już poseł. Nie wspomnę o tym, jak są dwie zmiany. Dlatego wiążę z tym nadzieję na aktywizację młodego pokolenia wyborczo, no, ale niestety nie widzę szans, żeby po pierwsze minister Czarnek zmienił ale nie, siebie. Ale nie obawia się pani... fanatykiem. Pani poseł, nie obawia się pani, że wniosek, który zostanie wyciągnięty z tego, dokładnie z tej diagnozy, o której pani powiedziała, będzie taki jak wniosek, który wyciągnęły starsze siostry, starsi bracia, czyli wyjazd z Polski? No, 18-latkom raczej trudno jest wyjechać. Ja wiem, że są osoby, które są bardzo aktywne w tym wieku i potrafią się na to zdecydować, ale myślę, że jednak większość 18-latków z Polski nie wyjedzie. Wyjadą pewnie osoby starsze. Ja mówię o tej grupie, która nabędzie świeżo prawa wyborcze, będą to świeżo upieczeni maturzyści. I te osoby, które przez oczywiście ostatnie 4 lata osiągnęły ten wiek pozwalający na wzięcie udziału w głosowaniu. Czy wyjadą? No, czasy są jednak niestabilne i ten no, sama możliwość poszukiwania pracy za granicą też niekoniecznie musi się kończyć pozytywnie, ponieważ same te kraje, do których młodzi Polacy emigrowali, na przykład Wielka Brytania, no już nie jest w Unii Europejskiej, więc tutaj też jest pewne utrudnienie, którego poprzednie pokolenia od naszej akcesji do Unii Europejskiej nie miały, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. A tutaj raczej już nie będzie to ten kierunek taki najłatwiejszy, jeżeli chodzi o emigrację zarobkową. Ani w jedną, ani w drugą stronę, więc powtórzmy hasło maturzyści do urn na koniec naszej rozmowy. Moim gościem była posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.